20 kwietnia jesteśmy pod Wrocławiem, 2020 rok. Jesteśmy, wydaje mi się, w takim dobrym momencie do siewów kukurydzy. Zawsze stoimy przed kompromisem, albo wczesnych siewów i wtedy mamy trochę więcej wody, ale narażamy się na zimno, albo siejemy później, czyli te warunki cieplne są lepsze, natomiast wody nam ubywa. Pamiętajmy, że czym jest bardziej suchy rok, te wysiewy muszą być bardzo precyzyjne i obsada roślin musi być niższa. Czym mamy pole bardziej zasobne w wodę, o dużej pojemności wodnej, możemy tę obsadę powiększyć. Taka jest generalna zasada. Są dwa okresy krytyczne. Jeden okres krytyczny to jest teraz, gdzie decydujemy się, jaką obsadę roślin będziemy mieli na polu. I drugim okresem krytycznym będzie ten moment od początku kwitnienia, praktycznie przez cały lipiec. Czyli zapylania się, aborcji, wykształcania nasion. Te dwa okresy praktycznie zadecydują. Tutaj myśmy mieli obsadę wysiewu bardzo standardową, 83 tysiące. Jest początek trzeciej dekady lipca 2020 roku. Jesteśmy na polu kukurydzy, takim doświadczalnym, testowym, gdzie 20 kwietnia zasiano około 20 odmian kukurydzy. I tutaj wkraczamy w tak zwany czarodziejski świat kukurydzy, gdzie zobaczymy bardzo wiele odmian, bardzo wczesnych do późnych. Cały przegląd od typu flint, ziarnie typu flint, do klasycznych dentów. I w drugiej połowie lipca plantacja wygląda bardzo dobrze. Kukurydza wygląda imponująco. Oprócz małego opóźnienia w początku terminu kwitnienia, nie widać praktycznie na niej w tym momencie żadnego stresu, który przeszła wczesną wiosną. DKC 3888 jest niższą, ma niższe rośliny. Radzę zapamiętać te 3 ósemki. Jak kukurydza radzi sobie w trudnych warunkach i co robi, żeby przetrwać? Przede wszystkim ma świetny system korzeniowy. Nawet sięga około do 2 metrów głębokość. Natomiast ten system korzeniowy rozwija się świetnie, jak gleba nie jest za bardzo zbita, jeżeli powietrze nie jest wyparte z gleby. Trzeba pamiętać, że w metrze sześciennym gleby powinno być około 1/3 powietrza. Wtedy kukurydza świetnie rozwija system korzeniowy i przetrwa największą suszę. I jak widzimy, takim przykładem dobrej kukurydzy, który ma HD, czyli Heat and Drought, czyli ma świetnie rozłożone liście, świetna synchronizacja kwitnienia i pylenia, czyli kwitnie i wytwarza znamiona, nie ma żadnych opóźnień, to nic nieważne by było, jakby nie miała tego systemu korzeniowego. Ta odmiana 3880 ma ogromny system korzeniowy, pod skróconą łodygę, jest tyle samo liści, co w każdej kukurydzy, natomiast są one na niższej odległości. Praktycznie zobaczcie, że one są prawie pionowe i w takim łanie świetnie one sobie łapią fotony ze słońca naszego. Potem przerabiają oczywiście fotony na cukry. Także takim przykładem jest kukurydza. Otworzymy jeszcze jedną. Już wykształcone początki ziarniaków. Także idealnie się wszystko przepyliło, ponieważ żadnej redukcji ziarna w kolbie. To wszystko wskazuje na to, że kolby będą bardzo dobrze zapylone, a to też daje nadzieję wyższych plonów. Znaczy, jak ktoś jest głodny na polu, to radzę sobie słoiki sobie wrzucić. Dobra? Bardzo dobra. Listopad 2020 na polu na Dolnym Śląsku. Tutaj zobaczcie, z jednej strony mamy piękny łan DKC 4098 ścianę. No i zaraz przejedzie kombajn, zważymy i będziemy mieli wyniki i będziemy mieli czarno na białym, kto wygrał. No to idziemy kosić. Świetne pole, świetna decyzja rolnika, żeby współpracować z nami i sprawdzić nasze odmiany, jak one są konkurencyjne. Jak będą tu planowały i jaką będą miały wilgotność i czy będą miały jakieś kłopoty czy nie. Nasza propozycja oddaje jakby charakterystykę odmian od grupy wczesnej, średnio wczesnych i do średnio późnych. Tendencja jest zachowana zgodnie z tym, co mówi nauka i wieloletnie doświadczenie, że odmiany wczesne z pierwszej grupy miały najniższą wilgotność,
w granicach 27. Flintowa odmiana zatrzymała się na wilgotności dosyć wysoko, jak na tą wczesność, 220-230. Odmiana 297 Flint Dent, odmiana pośrednia, zeszła z wilgotnością, ale nie tak mocno, jak że potwierdziło się to, że wraz z zwiększeniem liczby VO, jakby te odmiany bardziej późne niosą w sobie coraz większy plon, ponieważ różnica między najniżej plonującą odmianą, a najwyżej, no to jest od 12,48 do 14,78. I tu każdy rolnik musi być świadomy, czym ryzykuje, wybierając wczesną odmianę, a czym później. Natomiast jeżeli chodzi o grupę średnią, to jest najbardziej uniwersalna grupa na cały kraj. 24.1, mamy nową odmianę, która wchodzi przebojem. Ma kapitalny stay green, nie łamie się, przetrwała, tu były straszne szurze, deszcze, tu nie mogliśmy wjechać pole, jakimś cudem dzisiaj wjechaliśmy. I ona nietknięta stoi jak zaklęta, jak rzymskie legiony. I ten plon jest całkiem przyzwoity, bo 13,69 na sucho, czyli jest to świetny kompromis między wczesnością a plonem, bo wilgotność 31,7. Na opóźniony zbiór jak najbardziej 36,09, bo może jak ktoś nie będzie mógł pole wjechać z różnych przyczyn, to może ją zostawić i poczekać i ona się nie wywróci, bo ma bardzo, bardzo mocny stay green i tą kolbę ma nisko, w związku z tym nie grozi przewrócenie, wyłamanie się. Odmiana 35,95. Klasyczny, czysty dent. O dobrym wigorze, jak na denta bardzo wcześnie i szybko rosnącym. Tutaj mamy wynik 13,46. Oczywiście wygrała 36,09, ale różnica jest bardzo mała. Nowa odmiana, która radzi sobie praktycznie wszędzie, łatwo zapamiętać, 3/8 na końcu, czyli 38,88. Plon wyraźnie większy, 14,11 w stosunku do 13,69. Czyli mamy tutaj jakby odmiany, dwie nowe odmiany wprowadzone, bardzo interesujące. Natomiast co się dzieje w grupie odmian później? Zwycięzcą kto jest? No praktycznie wygląda na tym, że 40,98. Bo dwie odmiany mają taki sam plon, mianowicie 14,78 na sucho, natomiast ta odmiana jednak 0,2% wilgotności jest wcześniejsza. 14,78 na sucho, wilgotność to 17,81. Odmiana nowa, odmiana, która ten zimny kwiecień maj zupełnie sobie dobrze poradziła, mimo że jest to klasyczny, mocny dent. Jak widzicie, ta odmiana ma nieograniczone możliwości, ma zmienną kolbę. Co było kluczem do sukcesu, oprócz oczywiście odmian? Raz, że cała agrotechnika, przygotowanie pola, nawożenie. Ponieważ kwiecień był bardzo zimny, postanowiliśmy podzielić dawki herbicydów i zastosować 0,2 Dengo przedschłodowo. I następnie w fazie dwóch liści kukurydzy, jak minęły już te chłody, zastosowaliśmy 0,75 litr Maestra Power. Rośliny rosły cały czas, pomału, ale do przodu. Tak się szczęśliwie zdarzyło w tym roku, jak życzę wszystkim takiego roku, że rolnik jest bardzo zadowolony i my jesteśmy bardzo zadowoleni. Ponieważ ta ilość kilogramów, ilość i wilgotność na przyczepie, namacalna, jest jakby najlepszym argumentem dla rolnika do podjęcia decyzji zakupowej w następnym roku.